Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Instytut Badań Edukacyjnych zajmuje się wdrażaniem czegoś, co nazywamy zintegrowanym systemem kwalifikacji. Tak jak tutaj wszyscy siedzimy na tej sali, to wszyscy jesteśmy umówieni. Chociaż niewiele osób o tym wie. Tytuł mojego wystąpienia, widzieliście Państwo przed chwilą, składa się z dwóch części i zajmie jakieś 7 minut, także jednak może uda się szybko wyskoczyć na tą przerwę. Bardzo się cieszę, że przedmówcy poruszyli tak interesujące tematy. Tutaj rzecz, którą słyszeliśmy na wstępie, czyli inflacja żywności, pokazuje nam, jak jest rzeczywiście. Potem było bardzo interesujące wystąpienie o tym, jak będzie wyglądała być może przyszłość. Państwo powinniście zapamiętać te sformułowania, co to jest ten czarny łabędź i co to jest ten szary ostrożec. Tak, żeby zejść na taki poziom biznesowy, to jest naprawdę historyjka o tym, skąd się wzięła dietetyczna kola. Otóż się wzięła stąd, że ktoś poszedł z zarządu przypadkiem do sklepu i zauważył, że klienci poszukują dietetycznych napojów, a to była osoba, która decydowała o tym, co będzie produkowane i na przekór wszystkim w firmie zaczęła po prostu dążyć do tego, żeby opracować recepturę dietetycznej Coca-Coli. Okazało się to totalnym przytem. Nikt wcześniej nie przypuszczał, że napoje wysoko schłodzone mogą być bez cukru i że to się będzie sprzedawało. Tak samo woda butelkowa, którą wszyscy Państwo pijecie. To tak w kontekście rynku. O czym ja będę mówił? Będę mówił o tym, co się znajduje w ogóle na bliżej nas, czyli o kompetencjach, o kwalifikacji. Miejsce i znaczenie sektorowych ram kwalifikacji, żeby o nim opowiedzieć, czy dla mnie powiedzieć, czym są sektorowe ramy kwalifikacji, a to jest bardzo trudne zagadnienie. Czy Państwo kiedyś może korzystaliście z czegoś takiego jak Erasmus? Czy studenci, czy Państwo jako naukowcy, jako pracownicy wyjeżdżaliście? Tak. Tam są pewne takie punkty, które się zlicza, żeby móc zaliczyć semestr. I w trakcie prac w różnych gronach Unii Europejskiej przede wszystkim, tak w skrócie mówiąc, stwierdzono, że to są świetne rozwiązania, że możemy sobie jeździć między uczelniami, rozliczamy sobie jakieś punkty i potem zaliczamy sobie semestry, możemy studiować, jest to świetne. I dlaczego nie zrobić tego dla kształcenia zawodowego? To też by dużo dało. I opracowano taki system. W ramach tego systemu przyjęto rozmaite różne rozwiązania mające pozwolić na to, żeby ludzie w ramach wolności europejskiej jeżdżący między różnymi krajami mogli porównywać swoje kompetencje i uzyskiwane kwalifikacje w różnych krajach, żeby nie było czegoś takiego jak ten taki twardy, szklany sufit, który się napotyka. Jadę gdzieś, zaczynam pracę, jest świetnie, ale potem się nagle okazuje, no przepraszam, nie masz naszych uprawnień zawodowych. Służy to generalnie temu, żeby móc porównywać to, co nadajemy w Polsce z tym, co nadajemy we Francji, w Irlandii, w innych krajach. Stworzono tutaj, widzicie Państwo, być może widzicie, może nie, na samej górze 8 poziomów Europejska Rama Kwalifikacji, która ma być rodzajem. I najłatwiej jest to porównać do kalkulatora walutowego. Mamy jedną walutę, mamy drugą walutę i kalkulator na to porównuje. Tak samo tutaj. Mamy jeden system kształcenia zawodowego, który ma, powiedzmy, tak jak w Irlandii, 11 poziomów. I mamy drugi system kształcenia zawodowego, tak jak w Polsce, który ma 8 poziomów. Porównujemy to do tego, co jest w ośrodku, czyli do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Ten polski system, to jest Polska Rama Kwalifikacji, jest to taka uniwersalna charakterystyka, taka matryca mająca pewne poziomy, gdzie one w pewien sposób są powiązane ze szkolnictwem zawodowym, w pewien sposób ze szkolnictwem w ogóle, z kształceniem ogólnym i zawierają tam kwalifikacje z podziałem na wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne. Teraz powinienem opowiedzieć Państwu ze szczegółami, jak to tam się wszystko w środku kształtuje, ale zająłbym przerwę potencjalną, tak? I poza tym zanudziłbym Państwa zupełnie.
tłumacząc i odnosząc pewne kwestie branżowe do Polskiej Rady Kwalifikacji, stworzymy sektorową Radę Kwalifikacji. Tak zostało to zapisane w ustawie z 2015 roku, że sektorowa Rada Kwalifikacji jest to opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży gospodarki i te poziomy odpowiadają poziomom Polskiej Rady Kwalifikacji, czyli dokładnie tak. Co jeszcze? Można powiedzieć, że sektorowe rady kwalifikacji mają charakter ogólny. One mają za zadanie zebrać i ułożyć w pewien sposób kwalifikacje wszystkie występujące w danym sektorze gospodarki. Można przyjąć, że w każdym podmiocie mogą działać, w każdym, nawet takim, który jest bardzo duży i ma swoje własne jakieś tam regulacje. Bo tak się dzieje bardzo często, że podmioty danej branży, te największe korporacje mają swoje po prostu wewnętrzne przepisy, wewnętrzne regulacje kompetencyjne. One mogą przyjmować taką ramę kwalifikacji w pewien sposób swojego działania, ale ona też jest możliwa do stosowania nawet w firmach jednoosobowych, nawet w tych działach takich najmniejszych. Proszę Państwa, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli skończycie tą uczelnię i pójdziecie na przykład do pracy w jakimś laboratorium, gdzie będziecie badać kwestie związane z żywnością, dajmy na to w jakimś laboratorium, gdzie będziecie badać, nie wiem, w jaki sposób przechowuje się dana żywność, no to się nagle okaże, że jeżeli ktoś z Was zostanie kierownikiem tego laboratorium, to będzie miał problem z pracownikami. Bo nie będzie dany podmiot najczęściej wiedział za bardzo, kogo chce zatrudniać i będzie im się wydawało, że potrzebują wszystkich po studiach. I to jest takie myślenie trochę zawodami, trochę doświadczeniem, a tak naprawdę powinno się myśleć kompetencjami. Bo nie potrzebujemy na stanowisku osoby, która obsługuje stosunkowo prosty proces, kogoś, kto ma doktorat. My potrzebujemy kogoś, kto potrafi wykonywać dane zadania pracownicze i żeby to robić, musi mieć pewne kompetencje. To jest też bardzo poważny problem, że w Polsce, jeżeli chodzi o lifelong learning, nie mamy zasadniczo w branżach jakichś konkretnych wskazówek, czego się uczyć. Człowiek chce się rozwijać, Państwo wszyscy, my wszyscy chcemy się rozwijać, że ktoś pracuje na uczelni, no to po prostu się rozwija, prowadzi badania, ale jeżeli ktoś pracuje w zakładzie przetwórstwa żywności i chciałby się rozwijać, to bardzo często jest skazany na to, żeby jakąś drogą prób i błędów zapisać się na jakieś studia dyplomowe, zrobić sobie jakiś kurs. Oczywiście tutaj nie mówię o tych obowiązkowych różnego rodzaju szkoleniach, które są w ramach dobrych praktyk i działalności zakładu. Jakie cele ma rama, oprócz tego, że nadaje się do samokształcenia, oprócz tego, że nadaje się do tego, żeby porównywać kompetencje? Animuje współpracę między podmiotami danej branży, dlatego że żeby ją stworzyć, muszą się zebrać interesariusze, którzy sobie ustalą, wskażą, tutaj o tym będzie mówił następca, Andrzej Wojciechowicz, zdaje się, jak wynika z programu. Także ja tutaj to ostrzegam się przed tym. Następna rzecz to sektorowa rama kwalifikacji pozwala w pewien sposób zidentyfikować kompetencje występujące w danym sektorze gospodarki i ujednolicić ich język. I staje się naprawdę świetnym narzędziem również dla działów zajmujących się zasobami ludzkimi, czyli HR-em. Gdzie naprawdę w firmach jest duży problem, żeby stworzyć na przykład ogłoszenie o tym, że poszukujemy kogoś do pracy. Podaje się w nim liczne cechy, no na przykład tutaj powiedzmy, że taką cechą może być wysoki wzrost. A to nie jest kompetencja. To jest pewna taka cecha pewnego osobnika. Ale ktoś tam sobie tak wpisał. Tutaj taka
może być inżynier. My naprawdę długo się zastanawialiśmy, o kogo chodzi, co to jest, co za stanowisko, co tam się robi. Architekt systemów narzędziowych. No i jeszcze do tego, że filologia francuska, jak? Proszę Państwa, tak jak zaczniemy się przyglądać ofertom pracy, jak to wygląda właśnie. No i się okazało, że to jest osoba, która organizuje szkolenia dla firmy sprzedającej narzędzia dla warsztatów samochodowych. Inaczej tego nie można było napisać, to się okazuje, że nie, bo ktoś przejął w firmie, która była częścią koncernu, bezpośrednio przetłumaczył francuskojęzyczne ogłoszenie i tak to wyszło. Wspaniale. No i potem mieli taką sytuację, że relacja na stanowisku była gigantyczna, to co 3 miesiące to, dlatego zwrócił naszą uwagę. To ogłoszenie się powtarzało, dlatego właśnie, że nie było jednoznaczności w branży, nie było się na czym oprzeć. Gdyby wystąpiła ta brama sektorowa kwalifikacji do tego sektora, to można by do niej zerknąć, odnaleźć kompetencje, których poszukujemy i bezpośrednio na niej bazując stworzyć właściwe dla nas narzędzie do poszukiwania osób na stanowisko pracy. I tak jak opisałem w prezentacji, zwiększenie porównywalności kwalifikacji w ramach sektora w kraju Europy. Przenosimy się z firmy do firmy. To jest szczególnie w niektórych sektorach, gdzie jest bardzo wymagane szkolenie. Są takie sektory gospodarki, może Państwo wiecie, może nie, gdzie żeby w ogóle móc coś sprzedawać, trzeba mieć szkolenie. I fajnie, tylko że ja mam to szkolenie i do następnej firmy, bo więcej tam mogę zarabiać, oni mnie jeszcze raz wysyłają na to samo. Idę do następnej i jeszcze raz na to samo. Idę do następnej i jeszcze raz na to samo. Bo albo na jakieś wewnętrzne szkolenie, bo one się różnie nazywają, nie ma jakiejś unifikacji. Ja nie potrafię tego przedstawić jako pracownik, a nawet jeżeli przedstawiam, to jest problem. Także tutaj tak samo, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to co Państwu mówiłem, ten szklany sufit, on już tutaj będzie na pewno, ale będzie mniejszy. Tak? Albo się trochę przesunie. Ścieżki kariery zawodowej, dlatego że rama może nam wskazywać, gdzie jest stanowisko nas poprzedzające, może nie stanowisko, ale kompetencje nas poprzedzające, gdzie są nasze kompetencje obecnie i gdzie możemy się rozwinąć. Możemy sobie to w ten sposób ułożyć. Może być podstawą do opisywania kwalifikacji, że to nie jest dzisiejsze moim celem, żeby Państwu o tym mówić, ale tylko może być podstawą do tego, żeby projektować programy szkolenia i programy kształceniowe. Bardzo często w Polsce jest tak, zresztą może nie tylko w Polsce, gdzie po prostu my musimy mieć jakieś szkolenie, ktoś tam jakieś szkolenie oferuje, ale tak do końca nie wiemy, co będzie tak zawarte. I bardzo często dopiero po szkoleniu my mówimy sobie, że było świetne, ale częściej mówimy sobie, że nie było świetne, że było nudne, że efekty, których się spodziewaliśmy, nie zostały osiągnięte. Gdy mamy sektorową ramę kwalifikacji, możemy tam zajrzeć i możemy sobie powiedzieć temu właśnie człowiekowi, któremu oferuje szkolenie, chcemy rozwinąć takie kompetencje. I nam to człowieku zaoferuje. Ostatnia rzecz to jest autoedukacja, czyli samokształcenie i samowychowanie. Samowychowanie jest ważne, bo tak jak tutaj w prezentacji Państwa była mowa o kompetencjach tzw. miękkich, w sektorowych ramach mamy i w polskiej ramie kwalifikacji mamy coś takiego jak kompetencje społeczne. To nie jest to samo. Dlatego, że ja na przykład w kompetencjach miękkich będę miał komunikatywność. No świetnie, jestem bardzo komunikatywny. Ale w kompetencjach społecznych jest moja gotowość do tego, żeby się komunikować. Nie wiem, czy Państwo widzicie różnicę. To tak jak z językiem obcym. Mogę się nie znać niemieckim, ale nie jestem gotowy do tego, żeby się komunikować w tym języku. Ja przeżyłem ostatnio na imprezie, to w tej szoku się okazało, że koleżanka się nie zna niemieckim. W życiu bym nie powiedział, bo nigdy się nie odzywała w tym języku. Się okazało, że ona studiuje filologię angielską z niemieckim. Myślałem, że to tylko angielski. Tak to wyszło. Ona po prostu, jak powiedziała, nigdy wcześniej jakoś nie czuła potrzeby. Znała język, nie używała przeciwna.
ta druga część tego, o czym chciałem Państwu powiedzieć, czyli samodefiniowanie i kształtowanie kompetencji dzięki sektorowym ramom kwalifikacji. Teraz jestem w strachu, bo miałem kilka wersji tej prezentacji, nie wiem, co jest na następnym slajdzie. Trudno. Będę improwizować. O nie, jest fajnie, dobrze. Cieszę się. Proszę Państwa, to co tutaj widzimy, to jest fragment jakiejś ramy. Z daleka nie widzicie, tak? Nie widzicie takich kolory. Widzę, że kiwacie Państwo głowami. Świetnie. To są bardzo ważne kolory. W ogóle w zintegrowanym systemie kwalifikacji ważne są słowa, ważne są kolory, ważne są czasowniki. I ja o tym wiem, ale mam tu za mało czasu, żeby Państwu to opowiedzieć, jak bardzo one są ważne i istotne. A są, bo dzięki nim wprowadzamy pewną metodykę. Tak? Ona jest tutaj w tym zapisie, ona jest. Ten fragment, żeby mówić o kolorach. Niebieski to wiedza, zielony to umiejętności i taki ten pomarańczowy, żółty, złoty to są kompetencje społeczne. Widzicie to Państwo? Widzicie to Państwo? Cudowne. Trójpodział idealny jest naprawdę. W Polskiej Radzie Kwalifikacji my mamy te trzy obszary w innym układzie. One są tutaj tak ułożone. Ze wszystkich trzech takich zagadnień, wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są złożone razem, są wycięte z innych części, żebyście Państwo wiedzieli. Normalnie to jest tak, że jest cały wielki obszar wiedzy, który się dzieli na kilka takich części. Potem umiejętności, potem kompetencje społeczne. Tutaj mamy to złożone. Teraz co się dzieje? Tutaj mamy pola od trzeciego poziomu do siódmego. W Polskiej Radzie Kwalifikacji poziomów jest 8, gdzie podziały się pozostałe poziomy. Po prostu w przypadku sektorowej Rady Kwalifikacji dla tego sektora eksperci i potem w konsultacjach szerokie grono reprezentantów sektora stwierdzili, że poziom pierwszy, poziom drugi, a także poziom ósmy w tym konkretnym sektorze, jeśli chodzi o kompetencje w nim działające, nie występuje. Dziękujemy. No bo tak może być. Tak, poziom ósmy jest najbardziej złożony, jeśli chodzi o działania. To jest największy obszar wiedzy. Działania oddziaływują, można powiedzieć, na gospodarkę całego świata, a kompetencje społeczne są na poziomie, nie wiem, Gandhiego na przykład. Tak? To jest coś, co jest gigantyczne, co się zdarza i w innych sektorach stwierdzają na przykład, że tam u nich to jest. To jest bardzo dobrze. Tak samo jak na przykład poziom drugi może wystąpić w jakimś sektorze, bo to są takie naprawdę proste zadania zawodowe, proste kompetencje. Z użyciem na przykład elementarnej wiedzy, pracy pod czyimś nadzorem albo dokładne wykonywanie zleconej instrukcji. I najprostsze kompetencje społeczne, jak na przykład gotowość do tego, żeby słuchać poleceń, je wykonywać. Jak tutaj to w ogóle działa? To jest na następnym slajdzie? Coś takiego. Nie, jeszcze się kończę. Może nie wychodzi, już się kończę. Ja wiem, że pokazałem slajd końcowy. Proszę Państwa, zaglądamy sobie do takiej ramy. Powiedzmy, że jestem jakimś HR-owcem z firmy. Tak? Wszystkie opisy stanowiskowe, które miałem, są do niczego. Albo firma się rozrastała przez ostatnie 7 lat i połykała inne biznesy, mniejsze nieco i mam całkowity galimatyzm, więc ja muszę coś zrobić, muszę to jakoś ułożyć. Mogę zrobić sobie coś takiego. Tworzę sobie z użyciem sektorowej ramy rodzaj narzędzia, gdzie mam opis stanowiska, nazwę stanowiska, jakąś charakterystykę tego stanowiska i kompetencje z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Przy czym wykazuję je dla stanowiska analizowanego jakąś czynność zawodową po prostu, tak? Jakaś czynność. Tego, co je poprzedza, tego, co następuje po nim. Zaglądam
na celu wskazania metodycznego, jak to zrobić. To nie jest kurs, to nie jest szkolenie takie jakieś mające Państwa tylko nauczyć, tylko nie mam pokazać możliwości. Jeżeli jest zakład pracy, który ma problem, bo nie ma rąk do pracy, nie ma ludzi, którzy chcieliby tam pracować, to bardzo często stworzenie takich narzędzi, bo na podstawie tego tutaj, jeżeli mielibyśmy to wypełnione, mogę już wiem, tak, jako pracodawca, co mogę zawrzeć w ogłoszeniu, które chcę zamieścić na jakimś portalu albo w jakiejś gazecie, że poszukuję ludzi do pracy. To jest bardzo ważne. Mogę dzięki temu w przyszłości szkolić pracowników, bo ja wiem, co będzie następowało po tych kompetencjach. Jakie kompetencje są następne w układzie? Proszę Państwa, zerknijmy jeszcze raz tutaj. Od trzeciego do siódmego poziomu, czyli tu się coś rozwija. Tak? Coś tu następuje, jakiś rozwój, w jakiejś wiązce, w jakimś układzie takim, że tutaj jest coś prostszego i o mniejszym zaangażowaniu, i o mniejszej odpowiedzialności, a tym dalej, tym to zaangażowanie z tymi kompetencjami, one są po prostu bardziej złożone, wymagają tych elementów więcej. No i teraz, kiedy już do Państwa to wszystko powiedziałem, z pewnością macie wiele pytań. Na wszystkie te pytania postaram się odpowiedzieć, a jeżeli nie będę wiedział, to podam Wam adres strony internetowej, gdzie można znaleźć znaczące